Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj chciałabym przedstawić Wam sprawę, która w roku 1991 wstrząsnęła mieszkańcami miasta Conway w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam do wysłuchania historii Crystal Faye Todd. Crystal Faye Todd urodziła się w roku 1974 i mieszkała razem ze swoją mamą Bonnie w niewielkim miasteczku Conway w Karolinie Południowej. Kiedy się urodziła, jej mama uważała to za cud. Przez tak wiele lat razem z mężem starali się o dziecko i w końcu się udało. Trochę musiała czekać na ten moment, miała już 39 lat, ale była wówczas najszczęśliwszą kobietą na świecie. Wreszcie została mamą. Kiedy dziewczynka miała 11 lat, zmarł jej tata i od tego czasu wychowywała ją tylko Bonnie. Crystal była jej oczkiem w głowie i zawsze były sobie bliskie, ale po śmierci ojca dziewczynki ich relacja stała się jeszcze bardziej zażyła. Dziewczyna nie miała przed swoją mamą żadnych sekretów. Opowiadała jej o wszystkim, o przyjaciołach czy o relacjach z chłopakami. Była wesołą i towarzyską dziewczyną, cieszącą się dużą popularnością w szkole. Nie miała problemu z nawiązywaniem i utrzymywaniem znajomości, ale do grona jej najbliższych przyjaciół należały dwie osoby – Carla oraz Ken. Spędzali oni razem dużo czasu. Crystal była również dziewczyną, która nie miała żadnych problemów z nauką. Wręcz przeciwnie, była jedną z uczennic z najwyższymi ocenami w całej szkole średniej. To sprawiło, że Bonnie była z niej naprawdę dumna. Jej córka była jedną z najlepszych uczennic. I aby okazać Crystal, jak bardzo to docenia, Bonnie kupiła jej samochód, nowiutką Toyotę Celicę. Był to prezent z okazji ukończenia szkoły, ale dziewczyna dostała go już trochę wcześniej, kiedy była w przedostatniej klasie. Crystal uwielbiała ten samochód, uwielbiała jeździć nim po ulicach miasta. Jednak pewnego razu, zanim wsiadła za kierownicę, wypiła kilka piw, co doprowadziło do małego wypadku. Dziewczyna wjechała w słup telefoniczny. Na szczęście nikt w tym wypadku nie ucierpiał, ale samochód musiał zostać oddany do naprawy, a Crystal straciła prawo jazdy na 3 miesiące. Co prawda otrzymała od policji ofertę uniknięcia tej kary w zamian za informowanie ich o wszystkich imprezach zakrapianych alkoholem, ale dziewczyna nie widziała siebie w roli policyjnego informatora i nie zgodziła się na to. Wolała, aby zabrano jej prawo jazdy na czas letnich wakacji, niż donosić na znajomych. 16 listopada 1991 roku 17-letnia Crystal uczestniczyła w przyjęciu urodzinowym swojej babci. Uwielbiała ją i z przyjemnością brałaby udział w tej uroczystości, ale tamtego dnia była umówiona ze swoimi przyjaciółmi. Odzyskała już swoje prawo jazdy, samochód już został naprawiony, dlatego też około 19 dziewczyna pożegnała się ze wszystkimi zgromadzonymi na przyjęciu, wsiadła do swojej ukochanej Toyoty i pojechała spotkać się z przyjaciółmi. Z Carlą umówiła się przed centrum handlowym, gdzie zamierzała zostawić swój samochód. Tam dziewczyny spędziły 2 godziny chodząc po sklepach, a około godziny 21 pojechały samochodem przyjaciółki na imprezę, która odbywała się w domu jednego z przyjaciół. Na imprezie tej zostały do godziny 23. Crystal musiała wrócić do domu przed północą, ale jej przyjaciółka była umówiona z rodzicami, że będzie w domu najpóźniej o 23.15. Dziewczyna zawiozła Crystal do centrum handlowego, gdzie na parkingu stał jej samochód. Tam przyjaciółki się rozstały. Jednak północ minęła i Bonnie, która czekała na powrót swojej córki, zaczęła się denerwować. Crystal nie wróciła do domu, nie zadzwoniła też, że się spóźni. Nigdy wcześniej to się nie zdarzało. Jeżeli z jakiegoś powodu nie była w stanie wrócić przed umówioną godziną, zawsze dzwoniła i uprzedzała, że wróci później. Bonnie zaczęła się obawiać, że coś złego musiało się stać. Jej matczyny instynkt jej to podpowiadał. Kiedy Crystal nie pojawiła się w domu do godziny 1, jej matka zaczęła dzwonić do przyjaciół, z którymi dziewczyna miała się spotkać tamtej soboty. Wszyscy zgodnie mówili to samo. Crystal wyszła z imprezy o godzinie 23. Bonnie doszła do wniosku, że nie pozostało jej nic innego, tylko zgłosić zaginięcie dziewczyny na policję.
Kobieta była tak zdenerwowana, że policjant przyjmujący zgłoszenie nie był w stanie zrozumieć, co ona próbuje powiedzieć. Kiedy kobiecie udało się w końcu opanować nerwy na tyle, aby móc spokojnie przekazać, co się stało, poinformowała o zaginięciu swojej córki, opisując wygląd Crystal, podając informacje na temat, gdzie była ostatnio widziana, oraz dane o jej samochodzie. Był on łatwy do rozpoznania, ponieważ na tablicach rejestracyjnych znajdowała się pierwsza litera imienia dziewczyny oraz jej nazwisko – C. Todd. Kiedy matka dziewczyny powiedziała wszystko, co wydawało jej się najważniejsze, usłyszała wówczas to, co większość rodziców nastolatek słyszało, zgłaszając zaginięcie dziecka. Policjant stwierdził, że to nic niespotykanego, że dziewczyna w tym wieku nie wraca do domu na czas. Jest to całkiem normalne i jest przekonany, że Crystal wróci do domu. Poprosił nawet Bonnie, aby zadzwoniła do niego, kiedy dziewczyna będzie już na miejscu. Słowa policjanta nie uspokoiły Bonnie za bardzo. Nie było mowy o tym, aby mogła pójść spać, dlatego zadzwoniła jeszcze do najbliższego przyjaciela Crystal, Kena Registera. Był on jej przyjacielem od wielu lat, bardzo często bywał w jej domu, dlatego też Bonnie znała go naprawdę dobrze i lubiła najbardziej ze wszystkich znajomych córki. Wiedziała, że może na nim zawsze polegać. Ken nie widział Crystal wcale tamtej nocy, nie było go na tej imprezie. Jednak bardzo przejął się tym, że Bonnie nie ma z nią żadnego kontaktu i postanowił jej pomóc. Zaczął dzwonić do szpitali, aby sprawdzić, czy może w którymś z nich dziewczyna się znalazła. Nigdzie jednak jej nie było. Kiedy zrobiło się jaśniej, Ken wraz z przyjaciółmi zaczęli jeździć po okolicy w poszukiwaniu dziewczyny. I przed godziną 8 udało im się odnaleźć samochód Crystal stojący na parkingu przy szkole. Był on zamknięty, nigdzie w pobliżu nie było widać kluczy od samochodu. Natomiast przez szybę można było zauważyć torebkę Crystal, z którą dziewczyna raczej się nie rozstawała, oraz jej kurtkę. Kiedy Bonnie dowiedziała się o odnalezieniu samochodu, czym prędzej zadzwoniła z tą informacją na numer alarmowy. Była już wówczas naprawdę zdenerwowana. Policjanci przyjęli zgłoszenie o zaginięciu dziewczyny, jednak w dalszym ciągu próbowali uspokoić Bonnie, mówiąc, że dziewczyna w każdej chwili może wrócić do domu, jak to często bywa w przypadku nastolatków. Jednak Bonnie trudno było uwierzyć w ich słowa. Jej intuicja podpowiadała jej coś zupełnie innego. Miała przeczucie, że już nigdy nie zobaczy swojej córki. W niedzielę rano dwóch mężczyzn, którzy wybrali się na polowanie, przejeżdżając polną drogą, zauważyło plamę krwi. Pomyśleli, że może pochodzić od jakiegoś zwierzęcia, dlatego zaciekawieni zatrzymali pojazd i wysiedli sprawdzić, skąd się tam wzięła. Zauważyli, że od niej prowadzi ślad w kierunku pobliskiego rowu. Tam niestety zauważyli ciało kobiety. Jak najszybciej wycofali się z tego miejsca. Wiedzieli, że kobieta nie żyje, na jej ciele znajdowało się zbyt wiele ran, aby mogła to przeżyć. Dlatego też nie chcieli zanieczyścić miejsca zbrodni. Wezwali policję i kiedy policjanci pojawili się na miejscu, mogli stwierdzić, że kobietą tą jest poszukiwana Crystal Todd. Byli tego pewni w 100%, ponieważ na jej palcu znajdował się pierścień z wygrawerowanym imieniem i nazwiskiem. Dziewczyna była rozebrana od pasa w górę, a jej spodnie były rozpięte i zsunięte trochę w dół, co od razu wskazywało, na jakim tle było to zabójstwo. Sprawca zadał jej 31 ciosów, głównie w okolicy brzucha i klatki piersiowej, ale również w głowę, co doprowadziło do prawostronnego paraliżu ciała. Dlatego też dziewczyna broniła się tylko lewą ręką, pomimo tego, że była praworęczna. Sekcja zwłok wykazała również, że niektóre z ran zostały zadane już po śmierci dziewczyny, co wskazywało na to, że sprawca był w jakiś sposób emocjonalnie związany z ofiarą. Zadał więcej ciosów, niż to było konieczne, aby uśmiercić człowieka. To, że dziewczyna musiała znać osobę, która odebrała jej życie, potwierdzili również przyjaciele Crystal, jak i jej matka. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że Crystal nigdy nie wsiadłaby do samochodu osoby, której nie znała. Sekcja zwłok wykazała również, że przed śmiercią doszło do stosunku, na który Crystal z pewnością nie wyraziła zgody. Liczne ślady znajdujące się na jej ciele zdecydowanie to potwierdzały. Śledczy obiecali Bonnie, że odnajdą człowieka, który tak bardzo skrzywdził jej córkę i zamierzali dotrzymać słowa.
Sprawdzając rzeczy osobiste dziewczyny, śledczy zauważyli w jednym z jej zeszytów, pomiędzy innymi rysunkami, zapisane nazwisko Andy Tindall. Był on zdecydowanie starszy od Crystal, miał już 31 lat. Jednak znany był z tego, że lubił towarzystwo dziewczyn w jej wieku. Nastolatka poznała go przez kogoś ze swoich znajomych i być może nie zdawała sobie sprawy z tego, że był on złodziejem poszukiwanym w innym stanie za złamanie zasad zwolnienia warunkowego. Mogła również nie wiedzieć o tym, że Andy był już żonaty. Crystal nie znała go długo, bo mniej więcej tydzień, ale tyle wystarczyło, aby dziewczyna się nim zauroczyła. Śledczy byli przekonani, że to właśnie on jest sprawcą tej zbrodni. Jednak próbki krwi sprawcy znalezionej na ciele Crystal, porównane z próbkami krwi pobranej od Andy'ego, wykluczyły jego udział w tej zbrodni. Mężczyzna został oczyszczony z zarzutów. Policjanci nie mieli żadnych więcej podejrzanych, dlatego też wystąpili z apelem do opinii publicznej, aby informowali o wszystkim, co widzieli tamtej nocy. Wyznaczono nawet nagrodę pieniężną w wysokości $5,000 za informację, która doprowadzi do ujęcia sprawcy. Każda wskazówka mogła okazać się przydatna. I wkrótce otrzymali kolejną informację, która była dla nich zaskakująca. Zadzwonił do nich mężczyzna, który przyjeżdżał w sobotę wieczorem w pobliżu szkoły, gdzie znaleziono samochód dziewczyny, i widział wówczas, że obok auta stała kobieta i mężczyzna, których opis całkowicie pasował do Bonnie i jej partnera. Czyżby jej matka miała coś wspólnego z zabójstwem? Bonnie była zszokowana takimi oskarżeniami. Oddałaby życie za swoje dziecko, a jest teraz podejrzewana o zabicie jej? Niedługo później mężczyzna ten przyznał się, że był trochę pijany i tak faktycznie to już nie jest pewien, czy ich widział w sobotę wieczorem, czy w niedzielę rano. A w niedzielę rano to Bonnie faktycznie mogła być tam widziana, kiedy była tam ze swoim partnerem po odnalezieniu samochodu. Ponieważ dochodzenie trochę utknęło w miejscu, zdecydowano się wówczas na skorzystanie z usług profilera, co w tamtych czasach nie było tak powszechną praktyką, jak to jest teraz. Według stworzonego profilu sprawca miał być białym mężczyzną w wieku 20-25 lat. Najprawdopodobniej był jednym z znajomych Crystal. Mógł mieć już wcześniejsze problemy z prawem, ale był pewny siebie i wierzył w to, że śledczy nie będą w stanie dojść do tego, że to właśnie on jest sprawcą. Powinien być dobrze zbudowany, być może pracował na budowie. Był to rok 1991. Badanie DNA było stosowane już od kilku lat, ale było to jeszcze w początkowej fazie. W stanie Karolina Południowa nie korzystano z tej opcji ani razu. Jednak jeden ze śledczych, który właśnie uczestniczył w szkoleniu dotyczącym tych badań, zasugerował, że można by skorzystać z tej nowej metody. A ponieważ według sporządzonego profilu sprawcy mógł to być ktoś z jej znajomych, postanowiono przebadać wszystkich, którzy w tym gronie się znajdowali. I pobrano próbki od 50 chłopaków, którzy znajdowali się w gronie najbliższych znajomych Crystal. Większość z nich nigdy wcześniej nie słyszała o badaniu DNA. Mieli z tym do czynienia po raz pierwszy, ale nie przeciwstawiali się oddaniu próbek. Jedyną osobą, która miała wątpliwości i chciała najpierw skontaktować się ze swoją mamą, był Ken Register. Nie wiedział, czym jest badanie DNA i chciał to z nią przedyskutować. Policjanci oczywiście pozwolili mu na to, ale zaznaczyli, że wszystkie osoby, które wcześniej oddały już próbki krwi, nie miały żadnych wątpliwości i każdy bez zastanowienia wyrażał na to zgodę. Kiedy Ken to usłyszał, zmienił zdanie, zgodził się na pobranie krwi i nie chciał już rozmawiać ze swoją mamą. Kilka tygodni później, 15 lutego 1992 roku, wyniki badania DNA były już gotowe i zadziwiły one wszystkie osoby z otoczenia Crystal. Okazało się, że próbki otrzymane od jednego z mężczyzn pasowały do próbek znalezionych na ciele dziewczyny. Bonnie nie mogła uwierzyć w to, że zabójcą jej córki jest nikt inny jak najlepszy przyjaciel Crystal, Ken Register. Zgodność próbek nie pozostawiała żadnych złudzeń. 18 lutego, 3 miesiące po śmierci Crystal, Ken został aresztowany. Chłopak, który był uznawany za bardzo dobrego i pomocnego człowieka, miał zabić dziewczynę, z którą przyjaźnił się tak wiele lat. Można powiedzieć, że on i Crystal dorastali razem.
i pomimo tego, że Ken, który był rok starszy od niej, skończył już szkołę średnią, ich przyjaźń w dalszym ciągu trwała. Bywał w jej domu niemal codziennie. Razem udzielali się w lokalnym kościele, gdzie Crystal śpiewała w chórze. Byli naprawdę dobrymi przyjaciółmi. Przez chwilę byli razem, ale to było wiele lat wcześniej, kiedy Crystal miała 14 lat i trwało naprawdę krótko. Szybko doszli do wniosku, że funkcjonują lepiej jako przyjaciele niż jako para. Co się wydarzyło, że doprowadziło do takiej tragedii? Przesłuchano Kena, który posiadał alibi na tamten wieczór. Był razem ze swoją dziewczyną na kokartach i wrócili do domu 30 minut po północy, co oprócz dziewczyny może potwierdzić również jego mama. Przez cały czas mówił, że nie będzie zeznawał, dopóki jego matka nie pojawi się w pokoju przesłuchań. W końcu wysłano patrol do domu Kena, aby sprowadzić na miejsce jego matkę, ale z niewiadomych powodów nie chciała ona jechać z nimi na komisariat. Podała tylko policjantom kawałek kartki papieru, na której zapisała wiadomość dla syna. Według niektórych źródeł napisane tam było, aby nie mówił nic, dopóki nie załatwi adwokata. Inne źródła podają, że na kartce napisane było, że go kocha i że wierzy w jego niewinność. Policjanci jednak przekazali mu zupełnie inną wiadomość. Poinformowali Kena, że jego matka była bardzo zasmucona zaistniałą sytuacją i poprosiła go, aby powiedział całą prawdę. Na tym nie skończyły się kłamstwa śledczych. Aby sprowokować Kena do zeznawania, powiedzieli, że na miejscu zbrodni znaleziono ślady kół, które pasują do kół w jego samochodzie, ślady jego butów oraz jego odciski palców. Policjanci powiedzieli mu również, że tamtej nocy był widziany w towarzystwie Crystal. Wszystko to było kłamstwem, jednak podziałało na Kena dokładnie tak, jak śledczy tego chcieli. Chłopak przyznał się do zabicia dziewczyny i zdecydował się powiedzieć, co się stało w nocy z 16 na 17 listopada. Jechał samochodem przez miasto, kiedy na skrzyżowaniu zauważył Crystal w jej Toyocie czekającą na zmianę świateł. Było to skrzyżowanie nieopodal szkoły, gdzie później znaleziono jej samochód. Podjechał i zapytał, czy nie chciałaby chwilę porozmawiać i pojeździć z nim po mieście. Ponieważ dziewczyna miała jeszcze pół godziny, zanim będzie musiała wrócić do domu, zaparkowała swój samochód i wsiadła do samochodu Kena. Pojechali w bardziej odosobnione miejsce, gdzie doszło między nimi do stosunku, oczywiście za obopólną zgodą. Nie mieli żadnego zabezpieczenia, ale Ken obiecał dziewczynie, że będzie uważał. To mu się jednak nie udało i Crystal była wściekła na niego. Zaczęła krzyczeć, że przez jego nieuwagę może zajść w ciążę, a jeżeli tak się stanie, to wtedy ona powie wszystkim, że nie zgodziła się na to współżycie. Krzyczała tak głośno, że wywoływało to w nim coraz większą złość. Chłopak musiał ją w jakiś sposób uciszyć. Niewiele myśląc, chwycił za nóż, który miał zawsze w swoim samochodzie i podszedł do dziewczyny. Nie potrafił podać szczegółów tej zbrodni, twierdził, że działał w amoku. Kiedy zdał sobie sprawę z tego, co zrobił, zaczął panikować i wrzucił ciało Crystal do rowu. Jedyne, co jeszcze pamiętał, to to, że kiedy skończył, odrzucił nóż jak najdalej od siebie. Nie został on jednak nigdy odnaleziony. Natomiast w jego domu znaleziono opakowanie po tym nożu, dzięki czemu śledczy dowiedzieli się, że nóż, który posiadał Ken, pasował idealnie do ran zadanych Crystal. W jego domu znaleziono również kluczyki od samochodu dziewczyny oraz wycinki z gazet dotyczące zabójstwa. Już po zatrzymaniu Kena śledczy bliżej przyjrzeli się przeszłości chłopaka. Okazało się wówczas, że nie jest on takim spokojnym chłopakiem związanym z kościołem, jak się wszystkim wydawało. We wrześniu 1991 roku, 2 miesiące przed śmiercią Crystal, został zatrzymany przez policję za rozbieranie się przed dwiema dziewczynami. Jadąc samochodem zapytał je o drogę, a kiedy dziewczyny podeszły do samochodu, zauważyły, że chłopak ma rozpięte spodnie i pokazuje im, czym natura go obdarzyła. Nakrzyczały na niego i szybko odeszły od samochodu. Zapamiętały jednak numer rejestracyjny i przekazały go policjantom, kiedy zgłaszały to zajście. Okazało się, że auto należało do matki Kena, a w tamtym czasie używał go jej syn. Został on zatrzymany, ale wypuszczono go za kaucją i sprawa ta trafiła do sądu dopiero rok później, w sierpniu 1992 roku.
Ale to nie wszystko, co śledczy odkryli o przeszłości Kena. Kiedy chłopak miał 15 lat, pracował w warsztacie swojego wuja i pewnego dnia zauważył tam dziewczynę odbierającą swój samochód. Wkrótce po tym zaczęła ona otrzymywać przerażające telefony. Dzwoniący mężczyzna opowiadał o tym, w jaki sposób ją zabije i co później zrobi z jej ciałem. Dziewczyna była przerażona, ale nie zgłosiła tego na policję. Nie miała pojęcia, kim może być ten człowiek. Wpadła na pomysł, że zamiast szybko odkładać słuchawkę, zacznie z nim rozmawiać. Może w ten sposób uda jej się uzyskać jakąś wskazówkę pozwalającą na identyfikację tej osoby. I robiła tak aż do momentu, kiedy w trakcie jednej z rozmów usłyszała dźwięki dochodzące z warsztatu samochodowego. Udała się do warsztatu, w którym niedawno naprawiała samochód i rozmawiała z właścicielem. Bardzo ją przepraszał, ale nie miał pojęcia, kto mógłby robić coś takiego. Kiedy była na miejscu, zauważyła Kena i pomyślała, że to mógł być on. Zdobyła jego numer telefonu i kiedy zadzwoniła, od razu rozpoznała ten głos. To był głos człowieka, który groził jej śmiercią. Sprawa została wówczas zgłoszona na policję i Ken został zatrzymany. Ale ponieważ był nieletni, szybko został wypuszczony na wolność, a sprawa została przekazana sądowi dla nieletnich. Nic jednak w tej sprawie się nie wydarzyło przez długi czas. I kiedy 3 lata później kobieta ta usłyszała, że Ken został aresztowany za zabicie Crystal, zaczęła się interesować, co się stało z jej sprawą. Okazało się wówczas, że najprawdopodobniej w wyniku jakiegoś błędu nie było w aktach nic na ten temat. Tak jakby nic się nie wydarzyło. Ale najgorsze w tym wszystkim było to, że to, co ta dziewczyna usłyszała w telefonie od Kena 3 lata wcześniej, było dokładnie tym, co stało się później z Crystal. Tak jakby Ken mógł w końcu zrealizować fantazje, które były w jego głowie od lat. Proces w tej sprawie rozpoczął się w styczniu 1993 roku. Przedstawiono wówczas wszystkie dowody za wyjątkiem badań DNA, które dla przysięgłych były zbyt dezorientujące. Ken w trakcie procesu nie przyznawał się do winy. Wcześniej powiedział, że to on był sprawcą tej zbrodni tylko dlatego, że został zmuszony przez policjantów. Kierowali oni przesłuchanie w ten sposób, że młody chłopak już sam nie wiedział, co jest prawdą, a co kłamstwem. Jednak osoby pracujące z Kenem zeznały, że w bardzo obrazowy sposób opowiadał o ranach, jakie znajdowały się na ciele dziewczyny. Podawał szczegóły, które nigdy nie zostały podane do opinii publicznej. Tylko morderca mógł o nich wiedzieć. W jego samochodzie, pomimo tego, że Ken oddał go 2-krotnie do profesjonalnego czyszczenia, znaleziono ślady krwi na kierownicy, drążku skrzyni biegów oraz uchwycie przy drzwiach. Również alibi chłopaka zostało podane w wątpliwość, ponieważ Bonnie zeznała, że kiedy dzwoniła do niego tej nocy, kiedy Crystal nie wróciła z imprezy, chłopak mówił, że właśnie wszedł do domu. Była godzina 1:30, a zarówno Ken, jak i jego matka utrzymywali, że wrócił do domu godzinę wcześniej. Przysięgłym wystarczyły niecałe 2 godziny obradowania, aby uznać go winnym zamordowania Crystal. Fakt, że miał tylko 18 lat w momencie popełnienia zbrodni, uratował go od kary śmierci. Otrzymał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności plus 35 lat. Ken próbował się odwołać od tego wyroku wielokrotnie, za każdym razem bezskutecznie. Wyrok ten nie oznacza jednak, że na pewno będzie w więzieniu do końca swoich dni, ponieważ będzie on kwalifikować się do zwolnienia warunkowego już w lutym 2022 roku. Bonnie Todd zmarła w roku 2014 i została pochowana w grobie swojej córki. Przez wszystkie te lata nie było jednego dnia, w którym nie myślała o Crystal. Była ona całym jej życiem. To jest już koniec tej historii. Dziękuję za wysłuchanie jej do końca. Do usłyszenia. Cześć.